Gdzie się znajdujemy w tym momencie? Znajdujemy się w tej chwili w stanowisku kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej Białej Podlaski. To tu spływają te pierwsze informacje dotyczące zdarzeń. Tak, tutaj do stanowiska kierowania spływają informacje, zarówno z telefonów wybieranych na 998, jak również na 112, gdzie petenci wybierając komórki 112. Informacja spływa do centrum do Lublina, do centrum powiadamiania wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego. Następnie tam operatorzy weryfikują informacje i przekazują do poszczególnych stanowisk kierowania na terenie całego województwa. Czy tak to wyglądało w przypadku Ćwiczeń, ale ćwiczenie jednak e, nakierowanych na wydarzenie prawdziwe w Konstantynowie? Dokładnie tak, tylko że w tym przypadku akurat dzwoniący przyzwyczajeni są do korzystania z numeru 998, który bezpoś... gdzie informacja bezpośrednio spłynęła tutaj do stanowiska kierowania w Białej Podlaskiej. Czyli cofnijmy się, 8 listopada dzwoni telefon, dzwoni Konstantynów, kto dzwonił i o czym informował. Dzwonił pan dyrektor zespołu szkół w Konstantynowie, zespołu, czyli tam mamy do czynienia z gimnazjum i szkołą podstawową. Jest to obiekt, gdzie przy, uczy się w granicach 400 dzieciaków. Inf, natomiast informował o dużym zadymieniu w pomieszczeniu piwnicznym, gdzie znajdują się zarówno szatnie, pomieszczenia archiwum, jakieś pomieszczenia techniczne, i na tyle to zgłoszenie było poważne, że pojawiały się już i języki ognia, i duże zadymienie, jakaś drobna panika wśród dzieciaków. Taka była ogólna informacja. Co na to jednostka komendy miejskiej? Straży Pożarnej Białej Podlaski? No, w przypadku tego typu zgłoszeń, jak i każdego zgłoszenia, oficer dyżurny, czy pomocnik oficera dyżurnego, czyli osoby pełniące tutaj służbę na stanowisku kierowania, mają proced odpowiednie procedury i algorytmy postępowania w przypadku dysponowania do każdego rodzaju zdarzeń. A najbardziej wrażliwymi zdarzeniami są takie, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością osób, z dziećmi, z osobami. O, o ograniczonej zdolności poruszania się na wysokościach z, z działaniami chemicznymi. Z tu takie podejrzenie to, nie zachodziło? Tutaj no, z racji, że mam do czynienia ze szkołą, czyli duża liczba osób, dzieciaki. Tutaj ofi oficer dyżurny dysponował yy, zastępy, dwa zastępy gaśnicze z Białej Podlaskiej, a że to jest budynek yy, z trzema kondygnacjami to też również podnośnik w pierwszej fazie. Natomiast w drugiej fazie, jednostki OSP włączone do Krajowego Systemu ratowniczo gaśniczego a później jeszcze był dysponowany sprzęt ochrony dróg oddechowych z dużą ilością osób, tzw. na tak zwanym kontenerze z jednostki ratowniczo-gośniczej w Międzyrzecu, gdzie na co dzień stacjonuje. Jest to kontener ze sprzętem ODO. Ile jednostek, ilu strażaków ubierał udział w, tym, w tych ćwiczeniach? W sumie mieliśmy do czynienia tak, 9 jednostek OSP, po 6 to jest 54 osoby z OSP i 16 osób z PSP. PSP. No i jak przebiegły same, same ćwiczenia, jakie są konkluzje? Udało się coś wypracować? Może wrócę od początku, że mamy obowiązek, znaczy jednostki KSRG mają obowiązek co najmniej raz w roku wziąć tego typu ćwiczeniach, tych jednostek mamy 25 na terenie powiatu, Były, była to ostatnia partia, nazwijmy to, tych ćwiczeń, bo we wcześniejszych miesiącach też takie ćwiczenia robiliśmy dla innych jednostek, a z drugiej strony dyrektor szkoły, czyli organ taki, który zarządza tą szkołą ma obowiązek co najmniej raz w roku przeprowadzić ćwiczenia ewakuacyjne. I to nastąpiło. To konkluzja. Założenie było takie, że mamy do czynienia z zadymieniem i jakie zadania były do wykonania. Pierwszy epizod, czyli dotarcie do tych pomieszczeń zadymionych, weryfikacja i dotarcie do tego źródła ugnia. Co jest źródłem, żeby po prostu wykluczyć inne pomieszczenia. I tutaj ratownicy pomieszczenie po pomieszczeniu przeczesywali aż też użyte noktowizory, z tego co widziałem, mamy tam, tam była użyta kamera termowizyjna, termowizyjna, która po prostu pokazała nam, gdzie mamy te konkretne źródła ognia, na zasadzie ciepłoty, czy to ciała, czy innych przedmiotów, które były o wyższej temperaturze od otoczenia, tak. I to nastąpiło, nastąpiło zlokalizowanie. W drugim etapie ewakuację, dotarcie do tych osób poszkodowanych, bo mieliśmy w pomieszczeniu piwnicznym trójkę dzieciaków, yy, gdzieś tam które się, zawieruszyły? Które, się, tak nazwijmy, to, które się gdzieś tam zawieruszyły. Później, po podliczeniu tych dzieciaków, bo Byliśmy cały w... czas mówimy o ćwiczeniach. Cały czas mówimy o ćwiczeniach, bo yy, tak będę się cofał, bo dyrektor szkoły ma obowiązek przeprowadzić taką ewakuację przed przybyciem yy, no, strażaków. To nastąpiło. Dyrektor szkoły zdał relację dla kierowni, kierującego działaniem ratowniczym. Uzyskał informację, że brakuje czterech tak? Idąc dalej, trzy osoby ratownicy znaleźli w piwnicy, natomiast jednej osoby wciąż nie było. Dopiero po przeczesaniu całej szkoły przy użyciu podnośnika osoba została znaleziona na jednej z ostatnich kondygnacji i ewakuowana przy pomocy sprzętu wysokościowego w tym wypadku podnośnika hydraulicznego. Tu chodzi tak pokrótce też nawet to tylko o to, żeby cały sprzęt, który został wezwany, zawezwany na miejsce, użyć, sprawdzić w akcji. Dokładnie tak. Tutaj chcieliśmy właśnie użyć, był nacisk szczególny na sprzęt od ochrony dróg oddechowych, żeby... Maski gazowe tam są? Czyli maski... Maska plus aparat powietrzny to jest taki jeden komplet, który strażak używa w tego typu Akcjach. I to zostało użyte. Głównie chcieliśmy przećwiczyć druhów ratowników OSP, bo ciągle ich doskonalimy, ciągle odbywają kursy, kursy, zarówno i podstawowe, z innych specjalności. Ale tutaj jest problem, bo jest bardzo duża rotacja tych młodych strażaków, bo oni są tutaj na terenie powiatu, póki chodzą do szkoły, później gdzieś nam się rozjeżdżają na studia do pracy. Dlatego ten ciągły proces doskonalenia musi następować, musimy to weryfikować w trakcie ćwiczeń i innych rodzajów takich spotkań, szkoleniowych pogadanek. Żeby nie było za, róż, za różowo, dodajmy, że sama akcja w szkole nie była jedyna w tym czasie w Konstantynowie, bo był jeszcze wypadek. Tak, to był tylko jeden z epizodów. No mówię, celem ćwiczeń jest taka ciąga podgrywka, żeby, tak jak Pan wspomniał, nie było za różowo, bo strażak skupia się na, w tej chwili na danej zadaniu, które ma wykonać w tym przypadku na szkole i kierujący tutaj działaniem ratowniczym dostał sygnał, że mamy do czynienia z drugim epizodem, z działaniem na drodze, z wypadkiem komunikacyjnym. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego i gimbusa przewożącego dzieci do szkół na terenie gminy Konstantynów. W wyniku tego zdarzenia Mieliśmy do czynienia z uwięzieniem dwóch osób w samochodzie osobowym i kilka osób było poszkodowanych w gimbusie w wyniku gwałtownego zahamowania zderzenia. Mieli po prostu obrażenia ciała. I tutaj w tym przypadku zadaniem ratowników było udzielenie, dotarcie do osób uwięzionych. Udzielenie im pierwszej pomocy przedmedycznej, ich wyewakuowanie z tego pomieszczenia znaczy, dotarcie polegało na że należało użyć sprzętu ratownictwa technicznego, sprzętu hydraulicznego, pił, nożyc, nożyc bo samochód. Był o tyle zdeformowany, że proste otwarcie drzwi nie było mu. Z drugim takich zadań, które w szczególny nacisk kładziemy, to jest właśnie pierwsza pomoc przedmedyczna. I tutaj pozoranci, którzy byli w gimbusie, byli ułożeni, w, mieli za zadanie w takich nienaturalnych pozycjach. I każdy z pozorantów miał położoną karteczkę z obrażeniami, czyli na przykład złamana noga, krwotok, oparzenie. No, tego typu informacje i to wskazywało, jak ratownik, który ma, będzie dotrzeł do tego poszkodowanego, jakiej pomocy konkretnej ma udzielić, żeby się zachował po prostu prawidłowo. Tak? Jaką ocenę by strażacy wystawili tej akcji? Jak przebiegła? Jakie, jakie wyniki? Udało się uratować, pomoc została udzielona, także jesteśmy zadowoleni z tych ćwiczeń i takie ćwiczenia będziemy organizować, bo, bo nam również zależy, żeby nasi mieszkańcy powiatu, osoby, które przemieszczają się, czuli się bezpiecznie.